Salon Niezależnych działał zaledwie kilka lat, ale to wystarczyło, by na stałe zapisał się w dziejach polskiej kultury. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj kolejny odcinek vloga Koper na tropie, poświęcony Salonowi Niezależnych. Pierwszy program kabaretu został zaprezentowany w maju 1968 roku w klubie Politechniki Warszawskiej MOSPAN. Zespół nazywał się wówczas Abakus, a w jego skład wchodził Janusz Weiss, student chemii Politechniki Warszawskiej, student romanistyki na UW, Andrzej Wojciechowski, późniejszy założyciel Radia Z, natomiast śpiewała licealistka Magda Umer. Towarzyszył jej inny student Politechniki, Roman Walisiak. Po problemach z cenzurą kabaret został rozwiązany i niebawem odrodził się w składzie. Walisiak, Weiss oraz Michał Tarkowski, kolejny student Politechniki. Niebawem Walisiaka zastąpił kolega Tarkowskiego z wydziału, Jacek Klejw, i zespół przybrał nazwę Salon Niezależnych. Telewizja pokazała, a uczelni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przeszyć łeb od świni. Wykrył pies bimbrownię na czas, wycinanki robi wujek, jak smarować margaryną, telewizja transmituje. Nikt nie aspirował do roli lidera. Weiss pisał scenariusze i sprawował kontrolę nad całością przedsięwzięcia. Tarkowski odpowiadał za oprawę muzyczną, natomiast Klejf za sprawy organizacyjne. Co więcej, był głównym wokalistą formacji, chociaż bez wątpienia Tarkowski lepiej śpiewał i był wtedy lepszym muzykiem. Pierwszy program powstał w 1969 roku i został zaprezentowany w klubie Medyk, który stał się główną siedzibą kabaretu. Od samego początku zespół był utożsamiany z opozycją, a salonowcy często pojawiali się w domach ludzi uważanych za wrogów partii i ustroju, gdzie prezentowali swoje utwory. Salonowcy szybko znaleźli się pod obserwacją SB, a warto pamiętać, że SB-cy mogli być kaneliami, ale nie byli idiotami. Szybko też znaleźli podteksty w najsłynniejszym sketchu z tamtego okresu o wodowskazie Henryku Mruzie, który żył w Miedonii nad Odrą. Salonowcy wykorzystali fakt, że z niewiadomych przyczyn Polskie Radio dwa razy na dobę podawało stan polskich wód. Jedno z takich miejsc znajdowało się właśnie w Miedonii nad Odrą, gdzie znajdowała się stacja hydrologiczno-meteorologiczna. Henryk Mróz pochodził z rodziny wodowskazów. Urodziła go wprawdzie matka wyrobnica, ale ojciec był wodowskazem, dziad był wodowskazem, pradziad wodowskazem. Natomiast ciotkę miał nauczycielkę. W rodzinie z dziada, pradziada wodowskazniczy. Ojciec był wodowskazem, dziad był wodowskazem, pradziad był wodowskazem. Był wodowskazem, też był wodowskazem, był też. A ciotkę miałem nauczycielkę. Jego praca polegała na tym, że dwa razy, ubrany w specjalny strój, to znaczy tylko slipy, skakiwał do Odry i zaznaczał, dokąd sięga mu woda. Całe ciało miał nacechowane co centymetr. Pomimo, że SB pilnie obserwowała działalność Salonu Niezależnych, kabaret był zapraszany do różnych klubów studenckich w Polsce, działających pod egidą Zrzeszenia Studentów Polskich. Co więcej, pozytywne wzmianki ukazywały się nawet w prasie, a cenzura zatwierdzała kolejne programy. W swoich programach salonowcy często wykorzystywali propagandowe hasła epoki PRL, które oczywiście przetwarzano w formie parodii. Na przykład Polski Len zdobi Ciebie, a szpeci Twojego wroga. Albo PLL Lot, dzięki temu masz śniadanie w Warszawie, obiad w Londynie, a bagażu poszukaj w Nairobi. Nie zabrakło oczywiście aluzji do przyjaźni, czy tam sojuszu polsko-sowieckiego. Przyrównywano go do krawata, który łatwo było zawiązać, ale rozplątać się nie da. Natomiast stosunki między dwoma tak zwanymi bratnimi krajami przypominały kontakty konia z wozem. Jednak główną tematyką programów była wewnętrzna sytuacja Polski. Salonowcy zauważali bowiem, że wprawdzie ekipa Gierka poluzowała wiele obostrzeń swoich poprzedników, ale tak naprawdę to niewiele się zmieniło. Już marszałek Sejmu Kalek
Uroczyście wszedł na salę, strasznie brzęczą mu medale, lecz się nie przejmuje wcale. Maca laską krok po kroku, 8 dioptry w każdym oku. Okulary ma schowane, bo dziś będzie głosowane. W archiwum IPN zachował się ciekawy dokument, do którego miałem okazję zajrzeć. To praca dyplomowa niejakiego Andrzeja Kuriaty na temat negatywnych treści Salonu Niezależnych i oddziaływania go na młodzież akademicką. Została napisana w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. Przyznam się, że praca była dla mnie bardzo ważna nie tylko ze względów ideologicznych, ale również ze względów chronologicznych. Otóż po 40 latach wspomnienia salonowców przeczą sobie wzajemnie, ewentualnie z chronologią nie jest najlepiej. Natomiast dzielny oficer Milicji Obywatelskiej nie tylko pisał na bieżąco, ale także korzystał z bieżących dokumentów, zatem do chronologii mam większe zaufanie niż do wspomnień członków kabaretu. W tym czasie Salon występował już w całym kraju i cieszył się ogromnym powodzeniem w klubach studenckich. Wprawdzie te kluby działały pod egidą ZSP, ale tak naprawdę były ośrodkami kultury studenckiej. Poza tym, jeżeli salonowcy mieli pieczątkę cenzury na swoich programach, to nikogo tak naprawdę nie interesowało, czy to, co mówią na scenie, zostało zatwierdzone przez cenzurę. Kabaret święcił triumfy w Świnoujściu na Famie, na przeglądzie piosenki studenckiej w Krakowie, a w Opolu na festiwalu dostał złotą szpilkę dla najlepszego kabaretu. Władze jednak z coraz większym niepokojem obserwowały działalność kabaretu i doszło nawet do tego, że przerwano transmisję telewizyjną, gdy w Krakowie mieli pojawić się na scenie na przeglądzie piosenki studenckiej. Kolejne programy opowiadały o paranoi społecznej, jaka panowała wówczas w Polsce. Cieszyły się ogromnym powodzeniem, ale drogi salonowców zaczęły się rozchodzić. Każdy z nich miał inną wizję przyszłości kabaretu, a Janusz Weiss po latach wspominał, że tak naprawdę to chyba za dużo było używek, a szczególnie marihuany. Władze podjęły decyzję za salonowców, chociaż jako oficjalnie to nigdy kabaretu nie rozwiązano. Zdarzyło się jednak, że w klubie Medyk doszło nagle do awarii prądu, a kiedy salonowcy odegrali swój program przy świecach, to za tydzień w ogóle nie wpuszczono ich na salę. Klub był zamknięty bez podania przyczyn. Jeszcze gorzej było w Polsce. Wielokrotnie napotykali zamknięte drzwi klubów studenckich, a oficjalnym powodem były awarie prądu, pęknięte rury czy jakieś inne dziwne wypadki losowe. Salon oficjalnie przestał istnieć w 1975 roku, a Janusz Weiss zajął się konferencjerką, a później stał się jednym z założycieli i gwiazd Radia Z. Michał Tarkowski zajął się aktorstwem i ma na koncie kilka dobrych ról w kinie moralnego niepokoju, a szczególnie w pamięci zapadła jego kreacja w Wodzireju, gdzie grał wykorzystywanego przyjaciela Jerzego Sztura. Najbardziej burzliwie przebiegały losy Jacka Klejfa. Po upadku Salonu zaczął koncertować z Andrzejem Rosiewiczem i grupą Hagaw, a chociaż miał oficjalny zakaz występów, to organizatorzy udawali, że go nie rozpoznają. Potem przystał do Maryli Rodowicz, a na koniec wraz z innym bardem opozycji, Janem Krzysztofem Kellusem, zajęli się zawodowym zbieraniem szyszek. Na koniec został liderem orkiestry Na Zdrowie, łączącej w swojej muzyce ambitne teksty z folkiem i reggae. Wydał kilka bardzo dobrych płyt, a gościnnie występowali na nich Antonina Krzysztoń, Kuba Sienkiewicz czy saksofonista Aleksander Korecki. Więcej o Salonie Niezależnych i innych kabaretach znajdziecie w mojej książce Mistrzowie Polskiego Kabaretu. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga w co drugi wtorek o 8:30. Hej!